Mały Książę. Powiastka filozoficzna dla dzieci autorstwa Antoine'a de Saint-Exupéry'ego, wydana w 1943 roku w Nowym Jorku. Od początku zamiarem autora było adresowanie książki do dorosłego czytelnika. Autor zobrazował postać pijaka, alkoholika, w następujący sposób. Pijak pije, by zapomnieć, że się wstydzi, a wstydzi się, że pije. Nie znosi już swego widoku, ale zamiast pracować nad sobą i zastanowić się nad przyczyną, nienawidzi samego siebie i woli zapomnieć, pijąc dalej. Tworzy błędne koło, z którego nie potrafi wyjść i tkwi w nim, pogrążając się coraz bardziej. Reprezentuje pewien typ ludzi, którzy chcą zapomnieć o swojej słabości, ale pogrążają się w niej coraz bardziej. To, co ma nam pomóc w przezwyciężeniu naszych problemów, staje się stopniowo ich główną przyczyną. Z dorosłymi tak to już bywa, że utrudniają sobie życie, nie potrafią znaleźć wyjścia z sytuacji i cierpią. Co ty tu robisz? Spytał książę pijaka, którego zastał siedzącego w milczeniu przed baterią butelek pełnych i baterią butelek pustych. Piję, odpowiedział ponuro pijak. Dlaczego pijesz? Spytał mały książę. Aby zapomnieć, odpowiedział pijak. O czym zapomnieć? Zaniepokoił się mały książę, który już zaczął mu współczuć. Aby zapomnieć, że się wstydzę, powiedział pijak, schylając głowę. Czego się wstydzisz? Dopytywał się mały książę, chcąc mu pomóc. Wstydzę się, że piję, zakończył pijak rozmowę i pogrążył się w milczeniu. Te odwiedziny trwały bardzo krótko, pogrążyły jednak małego księcia w głębokim smutku. Pamiętaj, jeśli masz problem z piciem alkoholu, zawsze jest na to rozwiązanie. A my chętnie w tym pomożemy. Zapraszamy do kontaktu. Nasza myślnik terapia.pl. Terapia nasz zapał.